Są Państwo pewnie ciekawi, kiedy poznamy ostateczny wynik wyborczy. Oczywiście jak zwykle będą tak zwane badania exit poll, czyli w tym momencie będą przepytywani w skali kraju na dość dużą skalę, to będzie kilkadziesiąt tysięcy osób przez instytucje sondażowe wychodzące z lokali wyborczych, którzy już zagłosowali. I pewnie wyniki wyborcze poznamy tuż po 21 przybliżone. Oczywiście niejednokrotnie bywało, że te wyniki, one się bardzo mocno różniły od, czy mocno różniły od wyników ostatecznych wyborów, więc tutaj będziemy musieli się wykazać cierpliwością i myślę, że ostatecznie przed południem 26 maja, czyli w poniedziałek, poznamy wyniki wyborów. Kwestia jest o tyle istotna, że właśnie Komisja Wyborcza oprócz tego, że poda dokładny procentowy wynik wyborów, który dotyczy poszczególnych komitetów, ale tu bardzo istotna jest ta liczba 51 eurodeputowanych. Jak pamiętamy, sprzed 5 lat zdarzały się sytuacje, że już niektóre gazety ogłosiły osoby, które zostały eurodeputowanymi, a potem się okazało, że w wyniku tej skomplikowanej dość procedury liczenia głosów na przykład został zupełnie ktoś inny, więc tutaj należy zachować pewną cierpliwość i ostrożność w ferowaniu tych, powiedzmy, wyników i zaczekać po pierwsze na ogłoszenie ostatecznych wyników i na ogłoszenie listy eurodeputowanych. Tak jak mówię, może to potrwać no, nawet i do wtorku, ale przypuszczam, że PKW będzie chciała jakby ze swojego obowiązku ustawowego się wywiązać i myślę, że w poniedziałek poznamy i ostateczny wynik wyborów i ostateczną listę 51 eurodeputowanych, których wybieramy w naszym kraju.